No jak tam, panie radny, już uzdrowiony pan? Co to będzie? No co będzie, to dach tak wygląda, założą. Nad tą figurą? Na górze tam, na kopalnie. No. A może nad figurą, zależy gdzie tam się uda. Jak tam pan zabierał głos na sesji wczoraj? Nie. Nie dopuścili pana do głosu? By musiała do wieczora być sesja. Ja już nie lubię. Za dużo dyskutować. To są już stali dyskutanci. Tak jest. No ale pan po to jest radny, żeby zabierał głos. No, to czasami tak część ludzi zabiera głos. Na komisjach pan zabiera głos też? Na komisjach właśnie. No. Ja już nie mam tyle energii. Przedtem to i jeszcze pan interpelacje i gadałem parę razy. A teraz już nie za dużo. Ale teraz się... Ale inni też nie tam nie zabierają ja za... Ja jeszcze do 2020, po COVID-zie, bo 3 lata temu różnym miałem COVID, po COVID-zie... Ja jestem taki sapiący, jeśli chodzi o mowę. To po lekarzach pan tylko chodzi. Sobie zapominam. Nie, to są pozostałości COVID. Aha. Powikłania. Tak, to są pozostałości. Aha. Taka pamięć ulatnia się czasami. To, że się pan nie zgubił, do domu trafił. No, no ładnie mi to pan wróży. No, jak pan zapominać się może. Szedłem tamtędy. Nie w sensie takim zapominania, tylko w mowie, w nazwisku, może nazwisko zostanie, a imię gdzieś uleci, to w takim sensie. No to dobrze. To już jedzie pan do domu, czy? Jerzy Lysy jest taki bystry. No on jeszcze jest, no bo jest. Ale on też przechodził COVID, ale to różne są różne odmiany. Podszedłem tamtędy, kurczę, taki wyciąg, myślę, co się dzieje. No to dobra. Ja wczoraj widziałem, że tam już było zaznaczone, że dzisiaj będą roboty tutaj. Że droga będzie zamknięte wszystko. No to dobrze. To aby tak dalej, panie radny. Wzajemnie.